Karol Fris Wiśniewski to osoba, która osiągnęła ogromny sukces, zarówno w internecie, jak i poza nim. Ostatnio jednak wokół influencera pojawiło się kilka kontrowersji, a sam Fris przestał być numerem jeden na polskim YouTubie. Prześcignął go Blołek, którego seria pod tytułem Pokafona, w której przegląda telefony innych influencerów, okazała się być niemałym sukcesem. Oprócz tego Konopski w jednym ze swoich ostatnich materiałów mocno skrytykował Frisa i Gen Z za publikowanie obrzydliwych, nieodpowiednich dla młodego widza treści. Ale po kolei. Za ile to zrobisz, to seria na kanale Frisa, w której Karol rzuca wyzwania członkom ekipy Gen Z, a ci licytują się, kto zrobi daną rzecz najtaniej i przyjmują challenge, które często ocierają się o żenadę, a nawet bywają niebezpieczne dla zdrowia. Jednym z takich wyzwań było wytatuowanie sobie całego palca u stopy, na co zgodził się Kostek za 400 zł. Mega trapi beka, ale ból, stary, umieram. Jak to wygląda? No śmiesznie. Strasznie źle. No dobra. Jednak się jaram, że to mam. Tatuaż to jeszcze nic. Czymś, co mnie zdegustowało i spowodowało, że zacząłem zastanawiać się, czy oglądam program Jackass, czy serię dla najmłodszych dzieciaków, było wyzwanie polegające na noszeniu przez dorosłego chłopa pampersa przez 3 dni. Jeszcze pół biedy, gdyby to było samo noszenie. Ten chłop zlał się w tego pampersa na kamerze. Ale czujesz tak dziwnie strasznie, ale przyjemnie, tak lekko. O, nie przemyślałem jednak chyba tego. Ja dzisiaj na siatkówkę jadę. Dobra, ogólnie leję. Zamknij. Jezu! Słuchajcie! I musisz tu chodzić! Ty no, ale szczerze? Przynajmniej nie musiałem iść do kibla. Nie tyle co obrzydliwe, bo to wiadomo, ale po prostu żenujące. Była jeszcze tak zwana magiczna mikstura, czyli shake ze smalcu, przyprawy do zup, karmy dla kota z 4% zawartością mięsa, napoju mlecznego i wędzonej ryby. Dziewczyna, która to wypiła, miała na następny dzień poważne problemy żołądkowe i zdawała ekipie relację prosto z łazienki. No i Faustin wreszcie poszła do kibelka, co oznaczało, że... Wasze zdrowie, widzowie, i moje tym bardziej. Może nie zrzygać. Hej, miska jest. Ej, czemu miski ja nie dałem? Z tych niebezpiecznych rzeczy to tego chłopa, co lał w pampersa, zakopali żywcem w śniegu na 5 minut. Bez żadnego przygotowania, bez zahartowania organizmu, bez ogarnięcia jakichś technik oddechowych. Kopany ja się boję, czas start, 5 minut! Ej, nie żartuję, zginięty się zimno. Ej, jak Dominik się trzęsie. Minęło minuta. Jest strasznie ciężko w głowę. Ile minęło? Chłopie, minuta 30! Położę cię tylko nie odejść! O Jezu, jak zielony! Czekaj, bo mi pampers spada! Ale ciężko, ale mi jest zimno! Ej, ja sam się nie biorę, bójnie! Nieprzystosowany do tak ekstremalnych warunków organizm może doznać szoku, a niewinna zabawa szybko może zakończyć się tragedią. A skoro oglądają to ci najmłodsi widzowie, to niewykluczone, że część z nich będzie chciała te challenge powtórzyć, żeby być jak ich idole. Głupota, a do tego kompletny brak informacji w materiale o tym, żeby nie próbować ich naśladować. Były też oczywiście normalne challenge, jak jakieś skoki z rampy, z hulajnogą, do basenu, zagipsowanie nóg, czy opalanie natryskowe. Czyli wychodzi na to, że jednak można zrobić fajny odcinek dla młodej widowni, nie zawierając w nim obrazoburczych treści. Na niekorzyść Frisa działa to, że Konopski w jednym ze swoich ostatnich materiałów postanowił mocno skrytykować tę serię. Tak się dać upokorzyć, żeby zabawić dzieciaki, czy spełnić jakieś naprawdę dziwne fantazje Frisa? No nie wiem, no gratuluję. Nawet dzieciaki prowadzące fanpage'y Gen Z uważają, że ten czosnek nie ma do siebie żadnego szacunku i poniża się za odrobinę pieniędzy i popularności. Nie rozumiem, jak można dać się upokorzyć za kasę. Zgolenie głowy, brody, spoko, ale s***anie w piluchę. A wiadomo, że Konop w tym momencie to topowy kanał docierający do olbrzymiej ilości widzów. Konopski również mocno pocisnął po miniaturach do odcinków z serii Za ile to zrobisz? I faktycznie bywają mocarne, ale to akurat standard i jeżeli chcesz robić wyświetlenia, to musisz zwracać uwagę, a najlepiej szokować. Zarówno Blołek, jak i Frisa są dinozaurami polskiego YouTube'a i publikują materiały od kilkunastu lat. Pierwszy film na kanale Frisa nosi tytuł Wiśnia Rolki i to właśnie kontentem z jazdy na rolkach Karol zaczynał swoją przygodę z tym serwisem. Blołek na początku swojej kariery nagrywał wyłącznie materiały związane z Minecraftem,
i w ogóle nie pokazywał swojej twarzy. Siemanko, z tej strony Blow. Dzisiaj mam dla was informację z serii Co Nowego. Jak widzicie, jestem tutaj, znajduję się w moim świecie z pamiętnika z Minecraft. A jak to wygląda teraz? Na kanale Blowka wyświetlenia nie są tak duże jak u Freeza. Średnio na odcinek przypada ich około 300-400 tysięcy. Jednak jego najnowsza seria, Pokafona, znacznie przewyższa te liczby. Pokafona to format, w którym Blowek zaprasza do siebie znanych influencerów i przegląda ich telefony, szukając przy tym tak zwanych brudów. Oczywiście wszystko odbywa się w kontrolowanych warunkach i to oczywiste, że nigdy nie znajdą się tam jakieś kontrowersyjne treści, ale wciąż ewidentnie tego typu content przypadł do gustu jego widzom, ponieważ odcinki z serii Pokafona przebijają milion wyświetleń, a najnowszy z nich z czajnikiem w roli głównej zebrał ich już prawie 2 miliony. Można śmiało stwierdzić, że to właśnie dzięki temu Blowek chwilowo prześcignął Freeza pod kątem ilości subskrypcji. Dlaczego chwilowo? Blowek wciąż osiąga fenomenalne wyniki, jednak porównując oba kanały, widać ogromną przepaść. Na kanale Freeza filmy nie spadają poniżej miliona wyświetleń, a często jest to kilka milionów. U Blowka ten 1 milion to rzadkość. Oczywiście udana seria Pokafona może sprawić, że wyświetlenia na kanale Blowka jeszcze bardziej podskoczą, jednak liczba subskrypcji w tym przypadku to żaden wyznacznik. Zapewne panowie będą przez jakiś czas zmieniać się pozycjami z pierwszej na drugą i na odwrót, ale finalnie to Freeze będzie numerem 1. Może oczywiście też wydarzyć się tak, że Blowek wymyśli coś, czym rozbije bank i wywróci polskiego YouTube'a do góry nogami. Czego oczywiście mu życzę, ale patrząc realistycznie, szanse na to są raczej niewielkie. Oczywiście w sieci cały czas pojawiają się głosy, tak samo jak w przypadku czajnika, że content Freeza był i jest zżynką z zagranicznego YouTube'a, a w szczególności MrBeast'a. Niemniej polskiej widowni zdaje się to nie przeszkadzać, więc dopóki to się nie zmieni, dopóty tego typu content będzie się klikał i oglądał. Jeszcze niedawno Freeze teoretycznie miał stracić na wizerunku, ponieważ odcinki Gen Z wrzucił za paywall, gdzie aby obejrzeć finał sezonu, trzeba było zapłacić ponad 30 zł, a sam wyznał, iż uważa, że wszystkie social media powinny być płatne. Rozeszło się po kościach, finalnie każdy o tym zapomniał, a dzieciaki na pewno wykupiły dostęp. O ile kwestii związanej z monetyzacją działalności nie uważam za jakąś wyjątkowo kontrowersyjną, o tyle do kontentu zerżniętego 1:1 mam ambiwalentne podejście. Ale to bardziej czajnik niż Freeze. U Freeza zdecydowanie bardziej widać większe postaranie w kierunku tego, żeby nie było tak perfidnie. Podsumowując, Freeze'owi w dłuższej perspektywie detronizacja raczej nie grozi, a to w cudzysłowie potknięcie to raczej po prostu wypadek przy pracy. Dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Jeżeli ci się podobał, to rozważ proszę zostawienie swojej subskrypcji. W przypadku małych, rozwijających się kanałów, takich jak mój, te subskrypcje są naprawdę szalenie istotne. Zapraszam cię również na mojego Instagrama, nazywam się tam LisowskiYT, nazwa wyświetla się też na ekranie. To nowe konto, chciałbym mieć tam chociaż 100 obserwacji, więc będzie mi niezmiernie miło, jeżeli wpadniesz i zostawisz followa. Dziękuję.